Siemaneczko, z tej strony Jopak. Pamiętacie może w ostatnim filmiku, jak prezentowałem Wam uszkodzonego GTX 460, którego kupiłem za 20 zł? Pomyślałem sobie, że zanim zostanie on dawcą dla mniej niesprawnego GTX 460, posłucham się rad, które krążą w internecie, rozbiorę całą kartę i postaram się ją wygrzać w piekarniku, ponieważ karta ta nie daje obrazu. W tym momencie możemy zabrać się do rozebrania naszej karty. Potrzebujemy trochę folii aluminiowej. Musimy zrobić takie kuleczki, aby karta położona tym, co wartościowe, do dołu na tych kuleczkach miała miała bardzo równą płaszczyznę. Teraz nie zostało nam nic innego, jak włożenie naszej przygotowanej karty graficznej do rozgrzanego piekarnika. Nasza karta po 9 minutach w piekarniku wygląda mniej więcej tak. Zewnętrznie niewiele się zmieniło. Bardzo śmierdzi stopionym plastikiem. Na razie nie chcę jej dotykać, bo jest bardzo gorąca. Trzeba odczekać z 15-20 minut, aby się trochę ostudziła i wtedy można zabrać się za jej złożenie. Nasza karta już jest złożona. Teraz tylko zostało włożyć ją do komputera i sprawdzić, czy działa. Nasza karta już została podłączona do komputera. Sprawdzimy, czy jakkolwiek udało uratować mi się tę kartę za pomocą piekarnika. No ale nie. Nie daje obrazu niestety, nadal. Szkoda. Może jeszcze. Nie, niestety. Karta graficzna, niestety nie udało się jej naprawić. Czyli w koniec końców chłodzenie z tego GTX-a zostanie przełożone do drugiego GTX-a. To by było na tyle w tym filmiku. To był taka bardziej ciekawostka, eksperyment. No niestety nie udało się. Być może to wygrzewanie w piekarniku działa tylko na karty, które posiadają artefakty. Nie wiem. W każdym razie dzięki za obejrzenie. Do następnego razu. Cześć.